Dzisiaj akurat spotykamy się na spotkaniu dziękczynnym po przejściu fali powodziowej w miesiącu wrześniu. Dzięki aktywności przede wszystkim strażaków, ale i ludziom dobrej woli udało się powstrzymać falę powodziową. Jest to historyczne wydarzenie, bo tak naprawdę pierwszy raz w życiu, w 2024 roku, udało się obronić gminę Cisek. Nasze działania zaczęły się tak naprawdę już od środy przed zapowiadanymi deszczami. Udrażnialiśmy potok Cisek, również umacnialiśmy wały na potoku Cisek. Później przemieściliśmy się do Lancmierza, gdzie przepompowaliśmy wodę. Trzeba było zbudować duży układ pompowy, czyli jak gdyby przerzucanie tej wody z tych dwóch potoków do Odry. No, aby to zrobić skutecznie, potrzebowaliśmy bardzo dużą ilość sprzętu, głównie pomp wysokiej wydajności. No i ten układ udało się zbudować. No, wsparły nas również siły i środki z zewnątrz. Były to siły i środki z kompanii z województwa pomorskiego i z kujawsko-pomorskiego, które przybyły tutaj do gminy Cisek z pompami wysokiej wydajności. Polegały na tym, żeby dać do dyspozycji miejsce do spania strażakom, którzy tutaj u nas stacjonowali. Było to 40 strażaków mniej więcej z Pomorza. Panie szybko też zareagowały, szukały też pomocy wśród mieszkańców, którzy przynosili swoje artykuły spożywcze i razem przygotowywaliśmy posiłki codziennie do 40 strażaków, którzy tutaj właśnie stacjonowali, jak i około 110 posiłków dla OSP. Tak naprawdę jakby nie ludzie, to by dużo rzeczy nie było, dużo nam ludzie pomogli, to było po prostu hasło, podtapia nas woda, trzeba pomóc, przynieść coś. Jakoś to zadziałało, dużo, dużo ludzie pomogli. Musiało upłynąć 121 lat i kilkadziesiąt powodzi, między innymi tak wielkich powodzi jak w 97 roku czy 2010 roku, żeby w 2024 móc powiedzieć: wygraliśmy, zwyciężyliśmy, pokonaliśmy powódź. Nie zalała prawie 1000 mieszkań, budynków mieszkalnych w gminie Cisek i kilka tysięcy ludzi.